nazywam się Bartosz Michałów, mieszkam teraz w Poznaniu, przyjechałem do was z Poznania, żeby powiedzieć wam o tym, co Jezus zrobił w moim życiu. Wiecie, ja kiedyś nie miałem nawet prawdziwych relacji z ludźmi. Moje relacje z ludźmi były płytkie, one były powierzchowne i nie miałem prawdziwych przyjaciół. Można ich było policzyć na palcach jednej ręki, ale Jezus zmienił moje życie, moje funkcjonowanie. Poznałem ludzi, którzy mają pasję. Poznałem ludzi, którzy mają otwarte serca. Poznałem ludzi, z którymi mogę być blisko, którym mogę ufać. Ja ci mówię, ty możesz mieć dzisiaj fajną firmę, fajny dom, fajny samochód, ale jeżeli nie poznałeś Jezusa, ty jesteś martwy w środku. Twoje życie nie ma prawdziwego sensu, bo twoje życie skończy się i ty skończysz się i cały twój sens twojego życia skończy się z momentem twojej śmierci. Ale jeżeli ty wołasz i powiesz, nie chcę żyć pustym życiem, nie chcę być martwy, oddaję ci moje życie Boże, oddaję ci życie Jezu, wierzę Jezu, że umarłeś za mnie, to ty będziesz miał w sobie życie, będziesz mógł żyć na nowo, możesz zmienić wszystko, Boża moc może wyciągnąć cię z każdej patologicznej sytuacji, każda choroba może być uzdrowiona, każdy problem może być pokonany, każdy twój dług może być spłacony. Ja miałem długi, miałem 15 tysięcy długu i nie mogłem pracować, ale Jezus Chrystus prowadził mnie i spłaciłem z nim swoje długi. Ty też możesz to zrobić. Ty też. Nieważne, jaki masz problem. Moc Boża jest dostępna, ale czy chcesz tego posłuchać? Czy chcesz być zwykłym, szarym, obojętnym człowiekiem z szarej masy? Czy chcesz wyłamać się z tłumu i stanąć, i stanąć, i stanąć, i zrobić coś, czego nie robi zwykły człowiek? I przeżyć coś niezwykłego. Czy odważysz się marzyć? Czy odważysz się marzyć? Czy odważysz się pójść do przodu? Czy odważysz się zrobić coś ze swoim życiem? Czy będziesz jednym z cegiełek w murze, w szarej brei? Czy odważysz się pójść dalej i być niezwykłym? Tym, jakim Bóg chce ciebie widzieć. Tym, jakim Bóg ciebie stworzył. Odkryj to, kim chce ciebie uczynić w życiu Bóg. Nawet nie znasz samego siebie i nie znasz Boga, ale możesz Go poznać. Możesz zawołać. Jezus umarł, aby wszystko się zmieniło.